Zieloni pojechali do Krakowa, chcąc przerwać serię meczów bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali 19 sierpnia z Wartą Poznań. Od tamtego czasu w lidze dwa razy przegrali i dwa razy zremisowali. Okazja do przerwania złej pasy była znakomita, bo w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski radomiani rywalizowali z trzecioligową Garbarnią. Faworyt oczywiście był jeden i był nim Radomiak. Podopieczni Konstantina Gylki jednak zawiedli na całej linii. Już do przerwy gospodarze prowadzili 2-0. Zieloni w drugiej połowie odpowiedzieli tylko jednym trafieniem Michała Kaputa. Garbarnia wygrała 2-1. To są takie rozgrywki, że kiedy nie wchodzisz od samego początku na pełnym gazie, no to takie rzeczy, jeżeli nie wejdziesz, to takie rzeczy się mogą zdarzyć. Jeśli wchodzisz na boisko tylko i wyłącznie fizycznie, a nie mentalnie, to nieważne z kim grasz, czy grasz z małym zespołem, czy grasz z zespołem z niższej ligi, nie możesz tak wejść w taki mecz. Nie możesz wejść bez ambicji. Zagraliśmy bez ambicji. Powiedziałem drużynie przed meczem, że puchar to jest taka specyficzna rozgrywka, w której bardzo szybko możesz gdzieś dojść. To nie jest liga, że długo możesz o coś grać, tylko ty możesz szybko gdzieś zajść. Tak jak powiedziałem na początku, no nie wydarzyło się to u nas. Radomiak znowu wstydliwie odpadł z Fortuna Pucharu Polski. W poprzednim sezonie było to w trzeciej rundzie, ale też z trzecioligowcem. Wtedy z Lechią Zielona Góra. Tym razem z Garbarnią, ale już w rundzie pierwszej.